Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj wtorek, 19 września. Zrobiłem sobie jeden dzień przerwy od lasu. Wczoraj nie byłem nigdzie. Dzisiaj zapowiadali opady. O dziwo się sprawdziło, także od rana może nie pada, ale kropi. W lesie dość wilgotno. Jak widzicie, mam już trochę koźlarzy, ale w tym miejscu jestem tylko na chwilę. To jest mój przystanek przed docelowym miejscem, a docelowym miejscem dzisiaj będą Bory Tucholskie. Zobaczcie sobie, jak dzisiaj tutaj w tym przystanku wyglądało grzybobranie. Nazbierałem koźlarzy, także nie przedłużam, zapraszam na film. Zaczynamy! Odgłosy spadającego deszczu, kapiących kropel i zobaczcie, przywitał nas pierwszy koźlarz babka tutaj, jeszcze w lesie. Dość ciemno, bo pochmurnie, mało światła wpada do środku, ale ja idę i odnajduję pierwsze grzybki. Ruszam dalej. Pewnie dzisiaj będę zbierał w większości koźlarza. Tutaj jakieś maślaki żółte już starszej daty. Ale ten koźlarz, zobaczcie, jaki piękny. Naprawdę gruby trzon. Koźlarze dzisiaj zrobią robotę. I zobaczymy. A jak jakiś prawdziwek wpadnie, to na pewno Wam pokażę i powiem o zdrowotności. No, tak jak mówiłem, zapowiada się koźlarzowo. Zobaczcie, jaka rodzinka. Pierwszy, drugi i trzeci. Ciekawe, czy wpadną dzisiaj jakieś koźlarze pomarańczowo-żółte, ale widziałem na doniesieniach, że sporo właśnie się ich trafia. Także nadzieja na koźlarze pomarańczowo-żółte jest dosyć duża. O, tu jest nawet czwarty. Widzicie, jak to pięknie rosło. Zabieram i idę dalej. Chwilka w lesie, zobaczcie koźlarze. I postanowiłem, że dzisiaj nie będę takich najstarszych koźlarzy zabierał, tylko takie średniaczki, żeby mi się w transporcie nie zniszczyły. Patrzcie, tutaj jest kolejny. O, komary atakują. 20 stopni w ogóle było, jak jechałem. To jest niesamowita różnica temperatur. Jeszcze 4 dni temu jechałem i było 6 stopni, dzisiaj jadę, jest 20. Dwa koźlarki, zobaczcie, jak wyglądają, idą do koszyka. Idę. I tutaj następny schowany, ale mam taką wielką ochotę na pomarańczowo-żółtego. Coś czuję, że zaraz go gdzieś tutaj mogę namierzyć. Ciekawe, czy się moje przeczucie sprawdzi. Zobaczymy. Tak wygląda, zlany deszczem. Dzisiaj rano pada. Który jest dzisiaj? A nawet nie wiem, bo mam stoper włączony. Potem pomyślę, ale może dzisiaj jest 19? Zobaczymy. Jak widzę, takie niecki. Tam, gdzie mogła zbierać się woda, trochę wilgoci, to jak najbardziej schodzę i zaglądam. I często można dojrzeć właśnie jakiegoś koźlarza. Tutaj jest pierwszy. Tu jest zjedzony drugi, ale ten jak najbardziej. I właśnie po niego tutaj przyszedłem. Zobaczcie. Fajny kolejny. I ląduje w koszu. A tutaj ślimaczek może. Do niego się dobierał. Ruszam dalej. Zobaczcie, jak to wygląda. Kapiący deszcz. Zmoczone liście. I one tutaj pośród tego wszystkiego. Wiem, że dzisiaj trochę monotematycznie będzie, ale nic nie poradzę na to, jak dominuje obecnie jeden gatunek grzybów. Borowików jak na lekarstwo. Jest kolejny koźlarz babka i idzie do koszyka. Widziałem w tym sezonie już muchomora czerwonego, ale dawno, dawno temu. Zobaczcie, wychodzi muchomor czerwony. Czyżby za chwilę miały ruszyć jesienne prawdziwki? Młody owocnik. Jeszcze osłony pochwy na kapeluszu. Będzie piął się do góry. Oby te borowiki ruszyły i żeby były zdrowe. Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że koźlarze mają obecnie wysyp i dominują. Patrzcie, pierwszy, drugi, tutaj trzy, cztery i tutaj świeżynka taka fajna, jest piąty, zobaczcie. Chyba dwa najmniejsze zabiorę, a resztę zostawię na rozsianie. Przyszedłem teraz w taki oto las, tutaj troszeczkę sosny, ale też brzozy, pojedyncze buki, nawet dąb tu rośnie. I zobaczcie, są koźlarze i to będzie największa, że tak powiem, średnica kapelusza, jaką będę dzisiaj zabierał. Większych nie będę ruszał. Takie średniaki
lądują u mnie w koszyku. Widzicie, jeszcze całkiem fajne jakościowo grzyby. Także idą do kosza. Zapasy trzeba robić. Jak nie ma borowików, to trzeba ratować się koźlarzami. Kto wie, co to w tym roku będzie. No nieźle ten koszyk zapełnia się tymi koźlarzami, nie powiem. I nie jest źle, bo to, że nie ma borowików, no trudno, ale mogą nie być też koźlarzy. A są i rosną i ratują sytuację. Patrzcie, ten taki bladzinka, ale fajnie schowany. Jakościowo przepięknie zachowany grzyb. Ładny trzon, pełny. Koźlarz, babka. Wsadzam do koszyka i sprawdzam dalej. Zobaczcie, 4 koźlarze, babka. O, komary tutaj nieźle atakują i te strzyżaki takie, co ludzie na nie mówią, latające kleszcze. Trzeba uważać. No te takie przemoknięte nie zabieram. Idę dalej. Myślę, że jeszcze lepszej jakości koźlarzy uda mi się dzisiaj pozbierać. Powiedziałem o lepszej jakości, obróciłem się za siebie. Patrzcie, tam były te 4, co nagrywałem. A tutaj jakie śliczne. Pierwszy. Jaki podwójny, jak proca. Dwufilarowy. I tutaj jest kolejny maluszek, fajny do zabrania. O, ale mi się trafiły fajne grzybki. Patrzcie. Ten podwójny, a tu tak zrośnięte. No nieźle. Rzadko się tak spotyka. A tu maluszek, ale takiego małego nie będę zabierał. Niech tutaj rośnie. Zobaczcie, jakie śmieszne. I się zastanawiałem, czy będzie mi dane zobaczyć jakiegoś borowika. Idę, idę, idę. Patrzcie. Są 2. Jest tutaj pierwszy. Taki oto. I tutaj drugi. No piękne 2. Taki dziwny kolor porów. Ale to nie jest pleśń. Zaraz zobaczymy zdrowotność i wam pokażę. No fajne borowiczki zrobiły nadzieję. Jak co 20 koźlarzy będę odnajdywał jednego borowika, to nie będzie źle. Zaraz zobaczymy. No i jest fajnie, bo zobaczcie, takie 2 kapelusze udało mi się zachować. Tu jeszcze może coś wytnę, ale to jest chyba brudne. Tak, brudne. Tu zobaczcie. Czysty. Czysty, a tutaj troszeczkę w trzonie był przejedzony. Także fajnie, że udało się coś z tych borowików zatrzymać. Pokręcę się tutaj, może jeszcze coś fajnego znajdę. Ruszam dalej. Już tak nie trzeszczą te liście pod nogami, zobaczcie. Mam 3. borowika. Coś się ruszyło. Z początku koźlarze, a troszeczkę głębiej w las i borowiki. Ale chyba, nie wiem, albo to żuk i wydaje mi się, że żuczek tak zrobił tutaj spustoszenie. Zaraz sprawdzimy i pokażę wam kapelusik. Ale jest całkiem sympatyczny. No, nie jest źle. Kapelusik zdrowy, także 3 kapelusze już mam. Oby tak dalej. Fajnie, bo naprawdę zrobią robotę w dzisiejszym sosie do tych grzybków, które już tutaj mam. Dominują koźlarze. Od czasu do czasu starza się jakiś prawdziwek. Ruszam dalej. No, chyba w dobre miejsce trafiłem. Bo zobaczcie, mam kolejnego, to 4 borowik i tak oto tutaj wygląda. No malutki, maciupek, niewyrośnięty, ale mam nadzieję, że będzie zdrowy, aczkolwiek tu mnie trochę to martwi, bo widzę jakieś kropki. Zaraz zobaczymy dziurki, znaczy, i wam pokażę. No ten niestety robaczywy w całości, kapelusz też zjedzony. Jak widzicie, w trzonie również dziurki, także zostaje w lesie. No niestety, ten akurat nie wpadnie do koszyka. I kolejne takie zagłębienie. Zobaczcie, od razu pojawia się koźlarz babka. Jest następny. I tam w oddali kolejne 2. Ale już takie zmoczone. Troszeczkę kapciowate, więc zostają sobie w lesie na rozsianie. Ja szukam troszkę mniejszych owocników. Takich średniaczków. Taki bladziutki, ale to na 100% jest borowik usiatkowany. Ja je rozpoznaję. Są dla mnie takie charakterystyczne. Zupełnie inne niż nasze borowiki szlachetne, prawdziwki. To jest usiatek. Ciekawe, czy będzie zdrowy. One generalnie są robaczywe, ale może ten jakimś cudem się uchował. Tutaj po lewej zabieram ze sobą. To zostaje w lesie. A tutaj tego grzybka obierałem, a teraz spojrzałem. Zobaczcie, jaki piękny tutaj obok wyrasta. Ale też taki czuję, że chyba będzie
robaczywy. Aczkolwiek, nie wiem, taki trzon mięciutki, zaraz go sprawdzę. Kapelusik czysty, więc idzie tutaj. Natomiast trzon, patrzcie, były dziurki, zostaje tutaj. Zabieramy zdrowe grzyby do domu, a robaczywe zostają w lesie. Idę w takie miejsce, gdzie bardzo często trafiają koźlarze pomarańczowe, żółte. Taki mój pewniaczek. Zobaczymy, czy tym razem się uda również je tam odnaleźć. Mam kolejnego koźlarza babkę. Tutaj tak schowany, że prawie do niego ten deszcz nie doleciał. I kolejny piękny koźlarz babka. Widzicie, ile tych koźlarzy dzisiaj jest? Bardzo dużo. Trafiało mi się z 10, a dzisiaj cały czas dominują koźlarze. No, już w koszyczku nieźle, powiedzcie sami. Ale chodzę, rozglądam się. Oczywiście za borowiczkami. Idę i chyba mam borowika sosnowego dzisiaj pierwszego. Patrzcie, jaki czerwono-bordowy kapelusik. Zaraz go zobaczę, tak. Borowik sosnowy. Tak jak zawsze powtarzam, delikatne przebarwienie z kapelusza na trzonie. Też takie charakterystyczne pory. I zobaczcie, jak on wygląda w całej swojej krasie. Borowik sosnowy. No w tym roku spotkałem sosnowych już około 10. Ostatnio miałem naprawdę bardzo ładne borowiki sosnowe, tylko że robaczywe. Co zrobić? Patrzcie. Jak grzyb jest robaczywy, to nic nie poradzę. Tak jest w tym przypadku. Jeszcze jak z chirurgiczną precyzją obciąłem, że larwa czerwia jest zachowana. Nie przeciąłem jej. Ale borowik sosnowy robaczywy, więc zostaje w lesie. Sprawdzam grzyby na bieżąco, żeby nie zabierać do domu robaczywych grzybów. Wyprosiłem, wyczekałem koźlarze pomarańczowo-żółte. Tutaj jest pierwszy. Tak wygląda. I kawałeczek dalej, chodźcie za mną. Jest następny. Na nie liczyłem. Ciekawe, czy będzie więcej. Takie chude nóżki. No, ostatnio mało deszczu. Pięły się do góry, ale oprócz ciepła to grzyb potrzebuje również wody. I zobaczcie, jakie kolory. To na pewno koźlarz pomarańczowo-żółty. Tak tu pięknie się prezentuje. Piękny trzon, jak u brzozy. Co tutaj pod nami stoi? Piękne trzy pomarańczowo-żółte. Ale super. Tak na nie liczyłem. No, jestem przeszczęśliwy. Dwa. Ale tego muszę wam na pewno pokazać. Zobaczcie. Trzy takie koźlarze. No, już robią robotę. Tu mam koszyczek. Koźlarze dominują. Borowiki szlachetne. Dwa usiadki. A tutaj zobaczcie, jakie trzy pomarańczowo-żółte. Trochę tu takich jagodzin, brzozy. I zobaczcie, one pośród tego wszystkiego tutaj stoją. Jest kolejny koźlarz. No, takie grzybobranie, gdzie tyle koźlarzy pomarańczowo-żółtych mi się trafiło, to dawno nie miałem. Ale śliczny, powiedzcie sami. Piękny maluszek. Pójdziemy kawałeczek dalej. I dwa następne. Ale fajnie. Kurczę. Usłyszały mnie te koźlarze. Myślałem, że może z dwa znajdę, a tu nie wiem, ile mam. Z 8? Patrzcie, jakie śliczne. 3 i kwiaty leśne. Bardzo mi się podobają koźlarze pomarańczowo-żółte. Wam też? Uwielbiam je zbierać. Godzinka w lesie, pół koszyka koźlarzy, babka pomarańczowo-żółtych. A zobaczcie, jaki śliczny tutaj również kolejny koźlarz babka, ale tak piękny owocnik. No jakościowo dyszka. 10 na 10 mu daje, bo jest przecudowny. Nie kapeć, piękny kolor porów, kapelusz błyszczący, równy, idealne kształty. Dyszka ode mnie. I znowu troszkę ciemniej, nachodzą chmury, może coś pokapie z nieba. Patrzcie, no taki większy owocnik, ale widzę, że jakościowo jest też dobrym grzybem. I tutaj mniejszy jego brat. Także te dwa zabieram. Fajnie schowane. Kapelusik piękny, błyszczący. I idą do koszyka. No, dominują koźlarze, jak sami widzicie. Biło się w koszyku dość kolorowo.
zerwał się wiaterek, pewnie będzie przeganiał te chmury, a ja idę, idę i znowu patrzcie, koźlarz pomarańczowo-żółty. No wyprosiłem te koźlarze, nie spodziewałem się tego, widzieliście, nie mogłem wiedzieć, że mi się tyle uda ich znaleźć. Z początku filmu te konie los prosiłem i dostałem w nagrodę, także jestem szczęśliwy. Ten ewidentnie rósł tutaj na słońcu, czuję po nim, że jest suchutki, pomimo tego, że zlany deszczem dzisiaj jest suchy. Tak się prezentuje. Fajnie, bo tych koźlarzy babka to ewidentnie uda się dzisiaj nazbierać. Występują masowo, nie są to pojedyncze grzyby. Wcześniej trafiło mi się 5, teraz tu widzicie są 3 kolejne. Zabieram oczywiście sosik. No na suszenie z koźlarzami gorzej, bo one się przebarwiają na czarny kolor. Nie tak jak nasze borowiczki, ale do sosu. Kurczę, jak znalazł. Widzę takie leśne ścieżki, to jakże nie mógłbym sprawdzić, bo zawsze wam powtarzam, że one są niedoceniane. Patrzcie, kolejny koźlarz babka tutaj na naszej trasie, na tej ścieżce na środku rośnie i czeka sobie na grzybiarza. Fajny owocnik, piękne pory, nie jakiś kapeć, sami przyznajcie, ile mu dajecie. Ja 8 na 10. I znowu po takiej ilości koźlarzy trafił mi się borowik. Tak jak mówiłem, jak co 20 koźlarzy będę odnajdywał jednego, to nie będzie źle. Patrzcie. O, nic tu po nim. Widzicie. Kilka borowików miało dzisiaj zdrowe kapelusze. Ten starszej daty. Nawet go nie sprawdzam. Nie ma najmniejszego sensu. Oczywiście, że go nie zabieram. Zostaje tutaj. No i znowu dostałem od losu fajne ujęcie, żeby mnie cieszył oczy. Bo zobaczcie. Pierwszy borowik, ale prześliczny. Taki już naprawdę fajny, całkiem jesienny. Takich wam życzę właśnie, pięknych, zdrowych, zlanych deszczem. Ale to nie wszystko. Kawałeczek obok jest następny. Sprawdzimy, aczkolwiek no muszę już tu wam powiedzieć, że trzon mięciutki. No ale może coś z kapelusza uda się zatrzymać. Dwa i patrzcie jak tu schowany kolejny. Zaraz zobaczymy. No fajny by był, gdyby zdrowy. Zaraz zobaczymy, pokażę. I będziecie wiedzieć na czym stoimy. Ale ten najładniejszy, ale śliczny. Kurczę, żeby chociaż ten był zdrowy. No marzenia ściętej głowy, patrzcie. Jakie sito, tylko tutaj cząstki z tego właśnie najładniejszego zostały. A nie cały kapelusik, ale tutaj zostają w lesie. A ja zabieram tylko to. Taki zagajniczek, trawki. I patrzcie jak pięknie tutaj stoją te koźlarze, ale ślicznie. Tutaj więcej światła wpada do lasu, więc pięknie to wygląda. Pierwszy. Drugi. Chodźcie kawałeczek dalej. Jeden z piękniejszych, taki świeżutki, młodziutki owocnik. Patrzcie, jakie piękne 3 koźlarze babka. Aż niewiarygodne. Zobaczcie, tutaj dąb i prawie przy samym samochodzie trafiłem na koniec na jesiennego, naprawdę jesiennego już takiego borowiczka. To już naprawdę, patrzcie, jaki kapelusik śliczny. Ciekawe, czy będzie zdrowy. No na samym końcu. Na do widzenia. Uśmiechnął się taki piękny do mnie. Patrzcie, kapelusik jakiś błyszczy. Cudowne kolory. I nie jest źle. Patrzcie, nie ma w środku żadnych czerwi. Także udał się. I fajnie, że wyląduje w koszyku, bo do sosu jak znalazł. No niesamowite szczęście na sam koniec. I jeszcze taki w miarę zdrowiutki. Ląduje do grzybków. I ja już uciekam z tego miejsca. Tutaj zbierałem w lasach niedaleko Starogardu Gdańskiego. Zobaczcie, udało się nazbierać trochę koźlarzy. Nie wiem, czy tam, gdzie jadę, będą grzyby, ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Pewnie gdybym się tutaj pokręcił, ten koszyk dozbierałbym do pełna tymi koźlarzami i trafiłyby się jeszcze jakieś borowiki, ale chcę zobaczyć, co słychać w borach tucholskich i chcę już po tych mchach, wśród tych sosen pochodzić. Także trzymajcie kciuki, na pewno zrobię wideo relację i do zobaczenia wkrótce. Cześć!